Już po raz siódmy w Wodzisławiu odbył się międzynarodowy turniej bokserski Boxing Day. Impreza odbyła się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 28. Rozgrywamy już siódmą edycję turnieju bokserskiego Boxing Day, który ma charakter międzynarodowy. W tym roku gościmy dwie drużyny z Anglii oraz dwie drużyny z Czech oraz wiele drużyn ze Śląska, z Dolnego Śląska i z rejonów Polski. Po raz pierwszy wydarzenie to trwało aż dwa dni. Hasłem tego turnieju było Veni, Vidi, Vici, czyli przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. W pierwszym dniu będzie około 20 walk, w drugim dniu przewidujemy ponad 20 walk. Walczą zawodnicy o różnym poziomie wytrenowania, zawodnicy pierwszego kroku, ale również bardzo dobrzy zawodnicy, którzy mają stoczonych ponad kilkadziesiąt walk. Są to też mistrzowie Polski, wicemistrzowie Europy, szczególnie z Czech. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Uczestnicy turnieju podkreślali, że to zasługa dobrej organizacji i atmosfery podczas turnieju. Przyjechaliśmy z południowej Anglii, z Weymouth. Jak nam się podoba edycja? Oczywiście, że nam się podoba. Jesteśmy tutaj już drugi raz. Za pierwszym razem, jak przyjechaliśmy, to oczywiście byliśmy bardzo zadowoleni. Turnieje bokserskie są doskonałą okazją do zaprezentowania swoich umiejętności i zdobywania doświadczenia przez młodych zawodników. U nas w klubie akurat najmłodsze dzieciaki mają 6-7 lat. A startujemy w dwóch dyscyplinach, w boksie i w kickboxingu. Tutaj jesteśmy już piąty turniej Boxing Day, na który przyjeżdżamy i na którym dziewczyny stawiają pierwsze kroki albo szlifują formę do następnego sezonu. Honorowym patronatem to wydarzenie objął prezydent miasta Mieczysław Kieca. Za nami niezwykłe spotkanie w Wodzisławskiej Bibliotece. O swoich dalekich podróżach na dwóch kółkach opowiadał Paweł Pieczka, podróżnik z Godowa, który w minionym roku pokonał na rowerze ponad 6000 km w 64 dni. Najpierw samolotem w Almaty do Kazachstanu i potem właśnie tak jak tu widać na mapie, takie właśnie kółko po Azji Centralnej, czyli Kazachstan, Chiny, Tadżykistan, Kirgistan i Uzbekistan. Zamiłowanie do dalekich podróży u studenta Politechniki Śląskiej postępuje z każdym rokiem. Zaczęło się od krótkich wypadów do Europy. Zaczęło się tak powiedzmy 5 lat temu. Najpierw podróże po Europie właśnie, Polska, potem jakiś Nordkap, Alpy, Bałkany, z Portugalii do Polski wróciłem też na rowerze. No i teraz coraz dalej właśnie Syberia i tu kolejny step Azja Centralna. No i teraz to by tak wypadało, że Afryka albo Ameryka Południowa. Przygotowania i wysiłek rekompensują niezwykłe przygody. Tych podczas ostatniej podróży nie brakowało. W Kazachstanie uciekał przed wściekłymi psami, a w Chinach pozował do zdjęć, bo jako wysoki człowiek był dla tubylców ciekawym zjawiskiem. Moi ludzie bardzo gościnni, szczególnie właśnie w Kazachstanie, jak widzą takiego podróżnika właśnie z bagażami, to dla nich też to jest coś właśnie nowego, jakiś kontakt z kimś z Europy. No i raczej starałem się tak ostrożnie właśnie podróżować, nie pchać się w jakieś kłopoty, tarapaty i na szczęście poza jakimiś kilkoma pościgami przez psy właśnie to było wszystko i w zasadzie tak to w Chinach policja się dobrze opiekowała, także było spokojnie. Młody podróżnik nie zamierza długo odpoczywać, w planie już ma kolejne wyprawy na rowerze. Zamiast wyrzucać, postaw na półce. Zachęcają w wodzisławskim zakładzie komunalnym. Chodzi o zużyte znicze, które czasem w dobrym stanie lądują w koszu na śmieci. Pracownicy służb komunalnych chcą to zmienić. Chcemy zapobiegać wyrzucaniu takich zniczy, które jeszcze są ładne, które można jeszcze wykorzystać i żeby po prostu jak najmniej śmieci było. Na tym miastu zależy. Półka na używane znicze stanęła już na cmentarzu komunalnym w Wodzisławiu Śląskim. Pozostawianie tu swoich lampek to postawa wspierająca ekologię, ale nie tylko. Jest to dla mieszkańców takich, którzy mają niższe zasoby finansowe, że mogą po prostu sobie z tej półeczki zabrać co ładniejszy znicz. Zainteresowani administratorzy cmentarzy, którzy chcą, aby takie półki pojawiły się także u nich, mogą się zgłosić do służb komunalnych miasta.